W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o trzech pouczeniach Jezusa. Pierwsze dotyczy tego, abyśmy to, co dla nas cenne, wartościowe, nie przekazywali osobom, które są tego niegodne, które nie uszanują tego. Twoje zwierząt, pies i świnia, które są wskazane w tym fragmencie, są właśnie takim symbolem właśnie takich osób. Drugie pouczenie, bardzo krótkie, ale jakże treściwe. To, co chcielibyśmy otrzymywać w gestach, w czynach od innych, abyśmy my sami to okazywali, abyśmy swoimi właśnie uczynkami, gestami, w słowie, abyśmy my to okazywali i wtedy będzie szansa, abyśmy to otrzymali. I trzecie pouczenie dotyczy wąskiej i ciasnej bramy. Często wybieramy sobie taką łatwą furtkę, czyli właśnie taką bardzo szeroką bramę, przez którą możemy przejść całym swoim bagażem, ale właśnie droga do Boga jest wąska, ciasna i nie każdy przez nią przejdzie. I tym pouczeniem jest to, abyśmy zostawiali za sobą to, co złe i abyśmy, zostawiając właśnie te złe rzeczy, mogli przecisnąć się przez tą wąską drogę, ciasną bramę. I te trzy pouczenia w dzisiejszej Ewangelii, myślę, że są bardzo celne. Bardzo krótka ta Ewangelia, ale jakże ważne treści zostały w niej przekazane.